Szczęść Boże, witajcie w uroczystość świętego Wojciecha. Dzisiaj posłuchajcie słowa z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy wpadł, że w ziemi nie obumrze, pozostanie tam samo. Jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, Ojciec okaże mu cześć. Jezus dzisiaj mówi, kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Pan Bóg zaprasza Cię do niezwykłej przygody z Nim, abyś każdego dnia pozwalał Mu się prowadzić. Żebyś spotkał się z tymi ludźmi, do których on sam chce cię posłać. Jeśli zrezygnujesz z tej niesamowitej, pięknej przygody, to pojawi się jakaś taka namiastka tego cudu. Jeśli nie czujesz smaku życia, to w to miejsce pojawiają się różne, różnego rodzaju namiętności, doznania, które będą próbować zastąpić ten wyjątkowy smak prowadzenia przez Boga. Nie daj się omotać. Nowość przygody z Jezusem polega na tym, że On chce nas mieć i mówi Ty tam pójdź, Ty, który jesteś moim sługą. To będzie Twoim największym szczęściem największą radością. Tego nic i nikt nie jest w stanie Ci zastąpić. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.